Ochroną patentową nie obejmuje się takich elementów jak teorie, odkrycia, metody matematyczne, zasady i schematy rozgrywania gier, prowadzenia działalności gospodarczej czy prowadzenia procesów myślowych. Ponadto ochroną patentową nie mogą być także objęte wytwory o charakterze wyłącznie estetycznym oraz, co ciekawe, programy komputerowe. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przypadku tych dwóch ostatnich elementów objąć je ochroną prawnoautorską, jeśli tylko zostaną spełnione przesłanki z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ponadto nie udziela się patentu m.in. na te wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami albo porządkiem publicznym. Przykładem takiego wynalazku mogą być substancje odurzające albo urządzenia służące do fałszowania dokumentów.